Siemaneczko, jestem Perpetuum Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj gdzie jest ususik, jest 14 z paszołozem. Tak, tak powiedziałem, tak zrobiłem. Kupiłem paszołóz. Kwota zakupu 39 koła. To jest Statman Verti Mix 1050. 1050. Taki to paszołóz. Za niego mnie całkowicie patrzę na niego 33 tysiące. Z tego względu, że to było handlarze, jak zawsze. Znaczy, handlarzykiem pracujemy. Więc sprzedałem swój stary paszołóz za 6. Miałem troszeczkę. Miałem tak patrzeć na słowa, chociaż. Mało ważne. 6 tysięcy za swój paszowy stary. Tutaj mam jeszcze odmarkę. Jeszcze raz. 10,50. Czyli teoretycznie 10,5 metra 61. Więc myślę, że będzie wszystko dla Elka o dziwo. Więc co? Pora chyba odpalić ususa. Przygotowałem sobie wstępnie siano, słomy, 3 kulki. Nie wiem, jeszcze tam ewentualnie mam kulkę przygotowaną, są jakby jak tam nam wybakowało. Suma bardziej idzie do byków. Będzie zadawana. Źlaków, bo raczej bym wolał preferować. Tutaj. Siano i siano kiszonki. Znaczy, siano kukurydzę. Dobra. To co? No coś jakiegoś grzany, bo to wiadomo, już prowadzone, sprawdzane. No bo na pusto. No ale jest. Przekładnia ładnie tutaj dudni. Czy dudni? No ślimak daje, no to jest na ślimak, jednak to jest ślimakowy, można powiedzieć, paszowozik. Więc tutaj to robotę może być, być może, będzie robiło dobrą. Dobra, to co, wsiadamy teraz do case'a. Paliliśmy, dobra, to co? Jeszcze zdaje mi się, że chyba najbardziej będzie klarowny chyba już siano. I to po prostu zdążyło się przemienić. Wiadomo, powinien troszeczkę inaczej ustać. Na razie nie przestawiłem się, jak widzicie. No ale mogę i teraz tym czy tym podjeżdżać. Jeden pies, tam parę łyżek, to myślę, że tam 7-3 łyżek nie będzie jakiejś tam krzywdy. No może ten paszał z pierwszy, to też może nie będzie też taki pełny. Wychodził. Pyk. Bierzemy do głowy. I sobie będziemy mieszać. Powiem tak, no patrząc racjonalnie. Dobra, no może będzie sięgał, ale tak trochę powiem szczerze tak. Może być ciekawy. Przy zadawaniu kukurydzy. No ale inaczej, no po prostu się nie da, tak. Zobaczymy. No pierwsze co, no, czekajcie, bo tu też jeszcze mamy takie szczunki wysypane, ale to będzie to pozbieramy później. Trochę, taka trochę dziwna robota, a, no ale wiecie, no chcę razie sprawdzić paszowóz, jak to będzie wyglądało. Pik. W tej okazji już trochę poszło, siano, krzanka już się ogólnie skończyła, więc... Teraz muszę dawać samą kukurydzę z sianem. Trochę boli, no ale co zrobić? Niestety wszystkim bykom. Także to obliczając jałówką. Bo tego się no też nie wiem, czy mi starczy. Ogólnie byki to są tak normalnie teraz dowolone przez to. Kukurydzę dostają. To jest katastrofa jakaś. Ale może dobrze, bo może będą lepiej rosły. Dobra, czy jest na maksa podniesiony? Jest. Pyk. Przechodzę ten emerek, wyszedł. No my 33 tysiące sam paszowóz, rozprzedamy sam tym paszowozem. Nie jest tak źle. Myślę, że cena miarę dobra. Paszowóz. Wiadomo, wiecie, no jeśli współpracujemy z handlarzem, z nie będę już mówił imienia. Co by nie robić. Fajne sprzęty wprowadza. No bo praktycznie te wszystkie ciągniki, które mam,
To przecież mamy od niego. Szczególnie tego case'a. Więc no tutaj no, trzeba współpracę robić. Najbardziej. Trzeba szanować taką współpracę. Żeby po prostu no, było troszeczkę lepiej nam się współpracowało. Zobaczymy. Teraz nawet tak. Ja tutaj muszę Jowką dać właśnie w ten sposób. O Jezu, co na chłopie strzelę. W ten sposób, żeby zobaczyć, co mi troszeczkę moje boli. Ale może ta efektywność też trochę będzie lepsza, nie wiem, zobaczymy. Jak to tylko finalnie wyjdzie, dobra. Znaczy tam muszę podjechać paszobozem bliżej kapryzmy, to będę miał to potrzebne. No ja też może będzie troszeczkę lepiej, bo tak ten nóż nie był troszeczkę taki za krótki, może był. A tak będziemy mieli za nas typowo z obrządkowych sytuacji, tak można powiedzieć. No wiecie, no trzeba to sprawdzić, no tak? Jednak ten... Czy teraz to pomieli, to wszystko ten paszowóz. Chwilę trzeba będzie odczekać, no to wiadomo. Względem zawsze. Jednak mieszanie TML to jest coś... no... mozolnego. Miałem kostki płaść, ale... Powiem szczerze, chyba te kostki to tylko będzie trzeba do zadawania paszowozy. Chyba, że ten paszowóz jest idealny pod kulki. Takie właśnie, jak posiadam, to pewnie też nawet nie będę teraz. Teraz możemy to sprawdzić. Ryzyk fizyk. No mamy teraz 3,5. Zobaczymy. Nie pójdzie na wyżej do bików. Mam nadzieję, że nie spierdzielę tego paszowozu. Mniej więcej to będzie wszystko fajnie wyliczone. Pod tym względem. Bo tak, pierwszy paszowóz do bików. No tam biki już no, potrzebują. Nawet już te małe potrzebują TML, więc no znaczy już. Nie takie małe już po roku mają, więc ten TME też by był wskazany na nich. Właśnie. Może trochę ta kolejność może też nie będzie dobra, chociaż w sumie suma taka dość luźna. Zobaczymy, czy TME wyjdzie z tego, czy nie wyjdzie. No i teraz kwestia. My się dorzucimy teraz łyżkę kukurydzy. Czy on wyjdzie? Mam najbuzie, żeby wyszło. To jest prawie 800 kilo. Paszy, więc to by było zajebiste, by to wychodziło. A jeśli nie, no to będę teraz statny. Wiecie, tutaj sumy też mam dużo. Czy nie wiem, co z tą chłoną w sumie robić. Dawać mi szkoda. W tym termerze, nawet dla krów, bo tam do tych krów można wyrować, chwilę coś z tym, bo tej kusku jest, on ma dużo tego obonika, to jeszcze więcej wszystkiego. No ja widzę, wiadomo, tej nowej shopie nie mieszam, a znaczy nie mieszam, nie daję, nie ścielę. Bingo. Mam mi idealny paszowóz z TMR, zajebi się, czyli wychodzi mi, że muszę zadawać. Ile? Czekajcie, bo co robisz? Kuźwa. Przecież dołożę sobie później tą kieszonkę. Bo robicie. No tych, tych paszowozów trzeba rozdać. Bo czemu? Już wam tłumaczę. To są krowy dojne. No i jak widzicie, jest. Praktycznie znikoma ilość ten. Byki. Również 6,5 praktycznie tysiąca za półtora miesięczne byki. Szczerze, zajebista cena, ale trzymam do 2 lat. Zobaczymy finalnie, jak to wyjdzie. Jałówki nie mają nic. No i widzę, jest pewno, krowy tutaj też mają. No i te małe nie mają nic, bo na ścianie były, ale teraz będą już na TMR-ze, tak samo. Więc no zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Ogólnie przy bykach to jest taki zapiedziel z tego względu, że można powiedzieć no jest troszeczkę lipa, bo tego obonika jest tyle, że no, trzeba nie teraz naprawdę jak to wypchnąć. Patrzcie, jak one już po prostu patrzą tam pod tym względem. Ale jak mamy taki paszowóz, myślę, że 10,5 metra średniego to już jakąś robotę konkretniejszą zrobi, tak? Jednakowoż o to mi chodziło.
jeszcze co zrobiłem poza odcinkiem, między nagraniami, można powiedzieć, załadowałem polem, nie całkowicie, jeszcze pod soję, już sobie załadowałem, obornik dałem, załadowałem, no i teraz będą czekać tylko na co dniu, na wiosnę, tak, do siebów. Znaczy tylko teraz co musimy zrobić, no to będziemy musieli tylko i wyłącznie wybrać się tak blisko, nie mogę podjechać, no ale coś z tym zrobić trzeba. Obornika, cholerna kubka, tak powiem, delikatnie ujmując, tego wszystkiego, no ale trzeba to będzie też wyłknąć, nie wiem kiedy, trzeba się będzie wziąć za to. Dobra, tu mamy jeden termin dalej, a jeszcze mamy dwa, trzy, mamy cztery budynki, cztery obiekty. Trzeba się brać dalej, bo naprawdę myślałem troszeczkę szybciej to będzie szło, mimo wszystko, no ale jednak, no wiecie, niby 10 metrów sześciennych, to też musi też namierzać, co nie? Ale się realnie zmieściłem. Ale fajnie, że wychodzi mi to w ten sposób. Czekajcie, żeby było szybciej. Bez dzielenia, delikatnie ujmując, lekko ujmując. Zróbmy tak, ja sobie tu ustanę. Tu, dobra. Weźmiemy sobie case'a. Wsypiemy tą kiszonkę do reszty. Tam na tą paszowóz. Wiecie, no się trochę, może nie tyle, że gubię. To jest taki zapiedzie teraz tym gubem, że to naprawdę jest katastrofa. Wiecie, no i na to cztery obiekty. Ponad 110 sztuk. 110 sztuk. Bydła ogarnąć. No to też nie jest takie szybkie. Dajmy teraz siano. Pyk. Pokusiła. Kurwa, obaleć. Nie, muszę jednak z zewnętrznej, wybaczcie mi. Muszę jednak z zewnętrznej kamery sobie to ogarniać, bo jednak mi to się jakoś po prostu nie udaje tak ładnie tego ogarnąć wewnątrz. No nie ma jakiejś tu tragedii. Fajnie to jakoś miarę idzie. Jednak mówię, to będzie 10 metra sześciennego, czy tam przeliczonego pewnie gdzieś w granicach, nie wiem, 5 ton, niespełna. Naprawdę już robotę będzie, powinno już w zasadzie robić. Tak jak powiedzę, też się jeszcze kiśnie, kiśnie, kurwa, fermentuje, no kisza się, tu nie ma tak źle. Ale patrząc sobie przy takiej hodowli, no to tej kiszonki trzeba nie chyba jeszcze więcej robić. Mimo wszystko, proszę Państwa, łomu może być nieciekawie jest teraz z tą paszą. Pod tym względem. Pyk. No nie obal się. Ale ze sobą się nie powinno się obalić. Chociaż to różnie bywa. Dlatego widzicie, też dlatego ładowarkę. Na tą ładowarkę sobie stał przy paszowozie. Przy kieszonkę, przepraszam. Drugim sobie ciągnikiem ładował słomę, siano i witaminy. I to było też zajebiste. No a tak to niestety, no trzeba się trochę nam będzie nabawić. A propos witamin, podpisałem z Simą, tak mówię, umowę już odnośnie no przedstawiciela handlowym właśnie odnośnie tego, jak to powiedzieć, żywieniowcem, no, bardziej zwierzę z żywieniowcem, będzie tutaj wszystko pod przez żywieniowca prowadzone, na razie tak właśnie, jak powiedział, tak trzeba teraz właśnie robić, czyli te nasianie i nasianie i na kukurydzy. Jak się będzie pakowało paszki, no to mówi bać i słomę, bo to mówi też nie będzie źle, bo witamin będzie trzeba mniej więcej dać. A to się nie ma co bać. Witaminy będą od przyszłego miesiąca, czyli zapata będzie w grudniu. Cena też niebotyczna. 37 tysięcy za 10 ton, ale wiadomo, tu trzeba trochę będzie dawać tych witamin, tego, więc no tu się nie ma co dziwić.
to przyjeżdżają mi właśnie montować silos, który zaoferowali w tym w ramach współpracy, więc myślę, że nie będzie tak źle. A wiecie, im zdrowsze zwierzęta, tym będzie to będą szczęśliwsze zwierzęta, więc będzie zajebiście, mi się zdaje. Dobra, na styk, bo na styk, ale jest dobrze. Dobra. Teraz tak, cofniemy się. Wystawimy przy jałówkach. Oj, chociaż czekajcie. No chyba, bo nie chcę się przestawiać tego wysypu prawa lewa. To nie będzie to po prostu na prawej stronie. No powiedzmy, że i ani praktycznie wychodzi ten paszowóz. Tak, szukałem paszowozu 10-12 metrów. Gdzieś większy znajdę jeszcze. Mimo że go mi się przydał, się jeszcze większy. No ale no jednak już trzeba. Widzicie z tym co jest? Wiadomo, to jest paszowóz używany, a nie duże pieniądze, miał być ogólnie ciut większy, nowy. No ale jak świetnie cenę, powiedziałem nie dziękuję, bo na takich pieniędzy nie posiadam. Szukałem kuna, kuna właśnie paszowozu. A na powiedzieli, że no proszę pana cena nominalna paszowozu to jest 340 tysięcy, to powiedziałem nie, chusteczki tyle nie dam. No bo to patrzę mniej więcej na Elixie, na tym, na w ogóle na jakiejś stronach, to mniej więcej 300 koła trzeba dać. Powiedziałem 300 tysięcy, to proszę pana mówi, nie dam za paszowóz. A właśnie muszę zobaczyć, wiecie, no żeby to był paszowóz duży. Chociaż może się nie dogadaliśmy, bo też jeszcze... O, już się zaczepiłem, no. To są pierwsze problemy z dawaniem paszy. Coś mnie ściągnął, czekajcie, no. Nie ma czasu się bawić. Oj. Może być ciekawy teraz z tymi jazdami, z tego co widzę. Jestem ten, ta szopka to jest strasznie wąska, no nie rzekomo, to jest pierwsza szopka, która właśnie tutaj miała początek z TMM w ogóle. Kurwa macie, nie z tej strony. Dobra, no wybaczcie, to trzeba zrobić, no i tyle, co macie. Będziemy się tu poszukiwać. Ogólnie, no ale też, jeszcze raz patrzę na rzutnik, tak? Dostałem propozycję właśnie od niego, że może od niego, ode mnie do picia na rzutnik. Rozrzutnik, zarówno tą talerzóweczkę, pług, wały, zgrabiarkę. Za... I no brał 7... za zgrabiarkę, za wały i za pług. Może mi dać 4000. To myślę, że jeszcze nie jest taką opcją. A 4000 za talerzówkę. Myślę, że to też by nie było. 8000 ogólnie za takie te maszyny tutaj. A za rzutnik 5000. 5000, nie wiem czy będzie w ogóle na zarobek z tego. No bo było 8-13 tysięcy byśmy jeszcze mieli na koncie. Czy on z tego nie ma zarobek? Tego nie wiem, nie wnikam. Jeśli tak stwierdził, to powiedziałem, że przyjedzie jutro i z nowym nabytkiem kolejnym. Nowym kolejnym nabytkiem, można powiedzieć. Bo nabytków akurat teraz na jesieni możemy sobie teraz po zakupywać. A jest jedna rzecz, którą by teraz się bardziej przydała. Dobra, nie będziemy zamykać tam, dobra. Po chwilę będziemy zamykać, bo to się też zludzi. Tam. O Jezu, z wyżytą i przyżytą, tam wyżytą jechałem, nie pamiętam co to było. Siane w ogóle. Cyk. Czekajcie, ile musiał teraz wsypać tego? 4. 5 łyżek chyba gdzieś w granicy tego, co? Tak mi się coś zdaje. Czy nie byłoby tak źle? No tak, 2,5, 2,5 i 5. Tak, no to gdzieś takiego. Jest pełna. No co, wsypiemy tu jeszcze z jedną łyżkę z 2. Weźmiemy zaraz, pojedziemy po kuleczki, zasypiemy sobie kuleczkami, włożymy kuleczki i zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. No już taka, że prezydent blisko tych gospodarstwa, to jest zajebista sprawa, mimo że poświęcimy trochę placów, nie żałuję, bo tak to się musieli jeździć naprawdę daleko. A tak no mamy chociaż troszeczkę bliżej.
na takiej gruty, to woda by cię nie pociąga, woda nic. Woda sobie zlatuje. No gorzej jest tam topy, czasami o Boże. No ale no. No to ich nie poradzi. A dobrze przeznaczyłem to placy. Place. Tam też jeszcze pieśma jest przygotowana pod ścianą kieszonkę właśnie, która będzie teraz zrobiona. Naprawdę teraz nie ma tak źle. Pyk. Nie jest tak źle. O tej pyzm ogólnie mam od ciula. My tak patrząc, tak znajomego można powiedzieć w pewnym sensie. To praktycznie pasa to jest tylko właśnie przeznaczona do tylko i wyłącznie do słomy. Siana też nie robi wcale, tylko robi właśnie właśnie robi tylko słomę. Bo wiadomo, w życiu realnym troszeczkę jest inaczej, tak jak jest inaczej czytana, jak to powiedziałem, czytana, w życiu realnym kukwiedza jest inaczej. Wiadomo, w życiu realnym inaczej kukwiedza jest traktowana tutaj tak samo. Chyba tak nie jest zrobione, że jednak jak powiem, różnica właśnie. To mogliby zrobić w kolejnym filmiku, a to jest no niebotycznie niemożliwe, nie podejrzewam przez nich. Jakby kurwa mogli, bo to tam nie wierzę, że z jednej strony nie. Że właśnie musiała być ta różnica między kukurydzą a sianem kieszonku. Czy to w belach, czy to właśnie w pyzmie, czy zakiszaczem tak zwanym. No ogólnie tam wiecie, zakiszaczu i tak dalej. Ale wiecie o co chodzi. No że po prostu fajnie by się to wyglądało, fajnie by wyglądało. No byśmy nie musieli tego siana mieć cały czas. Tylko byśmy mogli sobie robić sianą kieszonkę, kukurydzę i słomy, albo sianą kieszonkę, kukurydzę i wszystko. I to byłoby zajebiste. A tak, no niestety. A się panie to dunni. No powiem wam ogólnie też, muszę popatrzeć za... Szukujmy się, chyba jakimś ciągnikiem do paszy wozu tutaj. Bo czwórka będzie chodziła. Też jest taka możliwość, chociaż szkoda by mi tego ciągnika, bo fajnie jeszcze w polach robi, tak? Mało ten, no przecież robi. Robi tak mało w polach, szkoda mi tego ciągnika, żeby stał sobie nie w paszowozie. Ale przecież... Kurwa, tak? Też można paszowoz odpiąć, tak? Z jednej strony. I sobie elegancko sobie tutaj... Proszę o sobie znać i będzie można kaszę powycinać, też może pousuwać. O, to jest to co... No nie powiem, miałem to zniwelować, kurwa, jakoś mi nie zniwelowało tego. O, też widzę paszowodzik na styk. I wychodzi. No, patrzcie, no i teraz co, można sobie tak stać elegancko. Wszystko pięknie, ślicznie. Nadawanie PTMR-u. Tak wygląda. Więc, ale myślę, że w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek będzie spodobał, zostawcie w górę komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie. Cześć.